Alek, pierwsza runda w seniorskim futbolu za tobą, właściwie pierwsza runda w Legii, też po powrocie po kontuzji. Jak ty ją w ogóle oceniasz? Według mnie była to udana runda w moim wykonaniu. Na pewno po takiej przerwie, wiadomo, nie grałem 3 lata tak naprawdę. Od kiedy jestem w Legii, dopiero od stycznia tego roku zacząłem grać w meczach ligowych. Także na pewno cieszę się, że tak szybko z drużyny Celiot awansowałem do drużyny rezerw i że mogłem grać w seniorskiej piłce, a nie w juniorskiej, wiadomo. Jednak jest duża przepaść między graniem w juniorach, a spotykaniem się na boiskach trzeciej ligi. Czy się spodziewałeś w ogóle, że po tej kontuzji tak szybko i w sumie tak dużo będziesz grał? Ciężko w sumie powiedzieć. Wiedziałem, że mam smykałkę do tego i że drzemie we mnie duży potencjał, ale na pewno nie spodziewałem się, że tak szybko to dojdzie do siebie i że będę naprawdę tyle grał w tej rundzie. Pewnie nie każdy w ogóle wie, ale czy możesz właśnie opowiedzieć o tej kontuzji, jak to było od początku do końca? To w maju 2012 roku byłem na kadrze Polski, graliśmy turniej Bannikowa. Pierwszy mecz turnieju, 37 minuta, graliśmy z Belgami. Dostałem piłkę, źle stanąłem, kolano poszło. Tam na kadrze powiedzieli mi, że to jest nic groźnego i że po miesiącu powinienem już być do treningu. Wróciłem tutaj do Warszawy, zrobiłem badania. No i w rezonansie magnetycznym wyszło, że zerwałem wezwanie krzyżowe. No wiadomo, pierwsza reakcja to płacz przez 2 dni. No bo wiedziałem, że to tak naprawdę pół roku z głowy, a tak naprawdę to i więcej czasu, bo dojść potem do formy to jest kolejne pół roku tak naprawdę. No i wróciłem po 8 miesiącach do treningu w Legii już. Zacząłem trenować indywidualnie z trenerem Karstem. No i wróciłem do zespołu, 2 tygodnie treningów tak naprawdę i naderwałem mięsień czworogłowy. No i znowu musiałem 3 miesiące się leczyć. Potem było akurat tak, że wracałem od sierpnia, tak już zaczynały treningi. I 2-3 dni testów i pierwszy trening, gierka jakaś mała, znowu kontakt bark w bark, stanąłem, znowu kolano strzeliło. I tak naprawdę później znowu to samo. Po 9 miesięcy się leczyłem, wróciłem, pierwszy trening i znowu bach. Właśnie to przed kontuzją byłeś już piłkarzem Legii, czy tak naprawdę związałeś się ze stołecznym klubem dopiero po samym urazie? Po pierwszej kontuzji związałem się z Legią. Wtedy jeszcze na turnieju Bannikowym byłem zawodnikiem Delty i po 6 miesiącach po operacji, jak już miałem wracać do treningu indywidualnego, to menadżer dogadywał się z Legią i został sfinalizowany transfer do Legii. Były takie chwile, że zaczynałem wątpić, czy jest sens w ogóle, bo trenuję, staram się i wychodzę na trening i nie wiadomo z jakiej przyczyny znowu jest to samo, ale stwierdziłem, że już skoro tyle czasu pracuję nad tym wszystkim, żeby w końcu było dobrze, no to głupio się w końcu poddać i wiedziałem, że w końcu nadejdzie taki czas, że już będę zdrowy. Kto przez taki długi czas wspierał cię jakby w walce z tą kontuzją? Najbardziej to oczywiście bliscy, z którymi spędzam najwięcej czasu. Dziewczyna też oczywiście cały czas nakręcała mnie, żebym nie rezygnował z tego. No i oczywiście znajomi. Też mam znajomych sami piłkarzy praktycznie i no, trochę im zazdrościłem, bo Piotrek Kurbiel z Lechu Poznań trenuje z rezerwami cały czas. No i tak chciałem w końcu pokazać, że ja też mogę i że w końcu mi się uda wrócić do normalnej gry. Na pewno wzmocniły mnie te kontuzje pod względem psychicznym. Teraz ciężko jest mnie wyprowadzić z równowagi, także myślę, że to na pewno też mi coś dało. Wiadomo, że te 3 lata to tak naprawdę czas stracony, gdzie mogłem się dużo bardziej rozwinąć, ale myślę, że to i tak wróci do mnie w pewnym momencie. No mam oczywiście nadzieję tutaj walczyć sobie pierwszy skład w rezerwach i walczyć o awans, no nie ma co się oszukiwać. Tutaj utrzymuje się 6 drużyn, więc się walczy o awans, a nie o utrzymanie. Na kiedy się osobiście pozycji widzisz? Bo w teorii możesz zagrać na kilku, ale ta twoja ulubiona to która? No, bo najlepiej czuję się na 10, no, bo tutaj też tak naprawdę całą rundę przegrałem na 10 później u trenera Magiery i tam się czuję najlepiej, ale na skrzydłach też mogę grać i nie sprawia mi to żadnych problemów. Zależy, gdzie będzie mnie trener widział. Ja się mogę dostosować do tych pozycji. A jak oceniasz swoich konkurentów do walki o miejsce w składzie? No, w takim klubie jak Legia musi być rywalizacja i tutaj jest na pewno jedna z najlepszych w Polsce. No i myślę, że to tylko może podnosić nasze umiejętności nawzajem. Ja się mogę uczyć od kolegów, oni ode mnie też, więc
myślę, że to nam wszystkim wyjdzie na dobre. Ale wiadomo, że moim celem jest granie tutaj, więc liczę, że wygram tę rywalizację. Udało się odpocząć przez lato? Tak, klub zadbał o to, że miał te przynajmniej 3 tygodnie wolnego. Nawet nie byłem brany pod uwagę na finały CLJ, bo trenerzy i władze Legii zdecydowały, że powinienem odpocząć, że tyle po takim czasie i tak zagrałem za dużo niż było w planach i że bez sensu, żebym schodził do juniorów na mecz.